Moja postać to jest, ma na imię Ines, jest dziewczyną z małej miejscowości, która przyjeżdża do Warszawy i postanawia poszukać szczęścia w wielkim świecie dziennikarstwa, tabloidów, mediów, celebrytów. No i niestety musi sprzedać kawałek duszy, żeby się tam dostać, nie do końca z własnej woli i po prostu zaplątuje się w pewien ciąg zdarzeń, który potencjalnie może mieć tragiczne dla niej konsekwencje. Oczywiście jest to wplątane bardzo dużo miłości, bardzo dużo skandalu i jakichś takich pseudobranżowych sekrecików, które mogą być dla widza potencjalnie interesujące. O tym filmie bardzo dużo się mówi w kontekście erotyki. Czy ty masz jakieś sceny erotyczne? Zdarzają się, ale to nie jest też, tak naprawdę będąc młodą kobietą w filmie, trzeba się liczyć z tym, że ciało jest elementem instrumentu, którym się posługujemy. I tak samo jak głos, jak twarz, jak emocje i jeszcze wiele innych rzeczy, które teraz wylatują mi z głowy, po prostu ciało stanowi część, tak jak powiedziałam, instrumentu, z którym pracujemy, więc nie jest to mój pierwszy raz, że jak muszę grać takie sceny. Kropka. Zdradzisz, z kim masz te sceny erotyczne? Nie mogę niestety powiedzieć. Zdradzałabym, co się dzieje w filmie, a żeby się tego dowiedzieć, będziecie musieli iść i go zobaczyć. Generalnie ta rola, wydaje mi się, daje duże rolę do kreatywności, bo jest tak absolutnie daleko ode mnie. Nie identyfikuję się z nią w żaden sposób, prywatnie. Co jest fajne, bo to jest dla mnie jakieś takie wyzwanie i bardzo rzadko się zdarza, że tak młodej aktorce jak ja powierzona jest rola, która jest od niej aż tak daleko. I być może też ze względu na to, ze względu na moją niepasującą do niej aparycję i gdzieś tam jakąś taką troszeczkę bardziej przygarbioną emocjonalność zostałam do tej roli wybrana i jestem za to bardzo wdzięczna, bo dzięki temu mogę się rozwijać. Nie widziałam finalnego efektu, więc nie jestem w stanie jeszcze opowiedzieć się za tym, jak ten film rzeczywiście będzie wyglądał. Jedyne, co mogę zrobić, to wspomnieć pracę, która była dla mnie bardzo wartościowym merytorycznie doświadczeniem i prosić wszystkich o to, żeby zaczekali z opiniami, dopóki go nie obejrzą, bo ja tak robię.